Małgorzata Rogatty, dzień dobry. Zaczynamy główne wydanie zbliżeń. Co przyniósł dzień w regionie? Duża liczba zakażeń koronawirusem. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo. Maseczki wciąż obowiązkowe. Maseczka niezbędna już trzymana w ręku. Uwaga na czat. Tlenek węgla nadal groźny. Miał objawy typowe dla występowania tlenku węgla. Montowanie czujników tlenku węgla wszędzie tam, gdzie mamy źródło potencjalnej emisji. Płynie pomoc dla chorej na raka matki 6 dzieci. Kilka dni po porodzie dowiedziałam się od mojego męża, że prawdopodobnie jest to nowotwór. Takiego wsparcia duchowego i takiej obecności tylu ludzi przy pani Magdzie, to jest wartość nieprzeliczalna na żadne pieniądze. Mniej upomnień, więcej mandatów za brak maseczek. Rośnie liczba zachorowań na COVID-19, dlatego minister zdrowia zapowiada zwiększenie liczby kontroli i częstsze egzekwowanie przepisów przez policjantów, zwłaszcza w galeriach, autobusach czy w tramwajach. 8378, taka jest liczba nowych zakażeń koronawirusem w kraju, w regionie 313. Z powodu COVID-19 zmarło 101 osób. Noszona na brodzie albo w kieszeni. Na widok policjantów nerwowo poszukiwana. Maseczka. O obowiązku zakrywania ust i nosa w środkach komunikacji i zamkniętych pomieszczeniach publicznych wiedzą wszyscy, ale nie wszyscy go przestrzegają. Powie pani uczciwie, noszę, żeby nie płacić tych mandatów. A czy dla mnie pani co? Dla mnie to jest... Moim zdaniem wystarczy tylko zaszczepić się, a te maseczki to nie wiem, jaki to jest sens. Bardzo przeszkadza. Ale pani nosi. Trzeba, to trzeba oczywiście. Bardzo różnie bywa. Czasami jest tak, że nie noszą maseczek. I to tak w większości bywa jednak. A wy zawsze pamiętacie? Oczywiście. Maseczka niezbędna już trzymana w ręku, więc tak. Tych, którzy zapominają albo nie noszą maseczek świadomie i z premedytacją, spotykamy w tramwajach, sklepach czy kościołach. Mimo że to już ponad 1,5 roku od wybuchu pandemii, miliony zakażeń i dziesiątki tysięcy zgonów spowodowanych koronawirusem, lekarze nie kryją emocji. Powiem szczerze, nie tylko zaniepokojona, ale sfrustrowana i zdruzgotana. Rzeczywiście ludzie nie zakładają maseczek. Zdaniem lekarzy wynika to z braku troski o innych i braku elementarnej wiedzy. Pamiętajmy o tym, że podczas kaszlnięcia, a nawet podczas zwykłej rozmowy, drobinki śliny i śluzu, które zawierają nie tylko koronawirusa, zawierają też inne wirusy i bakterie, takie drobinki mogą się przemieszczać na odległość 5-7 metrów. I szczepionka tego nie zmienia. Osoba, która czuje się bezpiecznie, bo jest zaszczepiona, może być zagrożeniem dla innych. Choć sama nie zachoruje albo przejdzie zakażenie łagodnie, to nadal przenosi wirusa i może zarazić tych niezaszczepionych, na przykład z powodu ciężkich chorób. Dlatego minister zdrowia zapowiada, będzie mniej upomnień, a więcej mandatów za brak maseczek. Mam spotkanie z komendantem policji na ten temat. Myślę, że ta polityka, zresztą my jesteśmy już po kilku rozmowach, ta polityka jest bardziej, będzie bardziej dolegliwa niestety, jeżeli chodzi o karanie za brak maseczek. Do tej pory takim podstawowym elementem to było zwracanie uwagi albo upomnienie. Natomiast teraz no, już przechodzimy na taką politykę wystawiania mandatów. Przez ostatnie 3 miesiące kujawsko-pomorscy policjanci interweniowali 17 tysięcy razy w sprawach dotyczących niezakrywania ust i nosa w miejscach, gdzie jest to wymagane. Teraz zaostrzają kontrolę, ale też apelują o to, by nie pozostawać obojętnym i zwracać uwagę osobom, które lekceważą obowiązek. Nie dalej jak wczoraj byłam w szpitalu i rzeczywiście widziałam ochroniarza, który zwracał uwagę pacjentom, którzy przebywali na korytarzu, żeby ubrali maseczkę prawidłowo i to po prostu następowało. Osoby poprawiały te maseczki, także myślę, że jednak ten efekt jest. Pewnie nie u wszystkich, ale jednak jest. Efektem nienoszenia maseczki może być mandat w wysokości 500 zł lub skierowanie sprawy do sądu. Finansowa kara mimo to może być mniej dotkliwa niż skutki zakażenia koronawirusem. Marta Jastrzębska, TVP3 Bydgoszcz. 3 dzieci podtruło się tlenkiem węgla w Falborzu w gminie Brześć Kujawski. Na szczęście mieszkańcy w porę opuścili budynek. Jak co roku w sezonie grzewczym strażacy przypominają o przeprowadzeniu obowiązkowego przeglądu komina i zachęcają do instalacji czujnika czadu.
W tej sytuacji udało się uniknąć tragedii. Dzięki szybkiej reakcji mamy troje dzieci w porę opuściło budynek, a pomieszczenie przed przyjazdem strażaków zostało przewietrzone. Dzieci miały objawy typowe dla występowania tlenku węgla, nudności, wymioty. Przybyły na miejsce, zespół ratownictwa medycznego przebadał całą rodzinę. Rodzina pozostała na miejscu zdarzenia. Zakaz używania pieca na paliwo stałe został wydany do czasu sprawdzenia instalacji. Czad to cichy zabójca. Jest bezbarwny i bezwonny. W Falbożu sąsiedzi dowiedzieli się o ewakuacji z mieszkania obok dopiero po telefonach od rodziny. Czy wszystko jest w porządku, czy się nic nie dzieje? Ja mówię, no a co ma się dziać? Ja mówię, zdrowa jestem, śpię, obudziłaś mnie. W poprzednim sezonie grzewczym tylko od października do lutego po zatruciu czadem w kraju zmarły 33 osoby, a 790 trafiło do szpitala. Do zatrucia tlenkiem węgla najczęściej dochodzi w wyniku wad albo niewłaściwego użytkowania urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. Podstawą jest należyte utrzymanie urządzeń technicznych, które służą do ogrzewania wody bądź ogrzewania naszych mieszkań. Są to regularne przeglądy instalacji wentylacyjnych i dymowych. Życie potrafi uratować niewielkie, bardzo proste urządzenie. Czujka czadu w porę wykryje zagrożenie i zareaguje. Zalecamy montowanie czujników tlenku węgla wszędzie tam, gdzie mamy źródło potencjalnej emisji właśnie niebezpiecznego gazu, ale też na przykład w naszych sypialniach, gdzie przebywamy przez kilka godzin podczas snu, gdzie ta nasza czujność jest praktycznie obniżona do minimum, to w tym przypadku właśnie taka czujka ostrzeże nas o niebezpieczeństwie. Gdy czujka wykryje obecność tlenku węgla, trzeba jak najszybciej otworzyć okno i opuścić pomieszczenie. Koszt takiego urządzenia to kilkadziesiąt złotych, a ludzkie życie bezcenne. Bydgoszcz, Błażej Karczmarczyk. Charytatywny koncert, sąsiedzka pomoc i zbiórka pieniędzy w internecie. Mieszkańcy regionu pomagają Magdzie Sobeckiej z Bydgoszczy. 33-letnia mama sześciorga dzieci tuż po narodzinach małego Kazika dowiedziała się, że ma raka. Nowotwór piersi z przerzutami do wątroby. Ta diagnoza wywróciła życie kochającej się rodziny do góry nogami. Od samego progu w tym domu widać i czuć miłość. Magda i Bartek od 13 lat są razem. Od 11 tworzą zgodne małżeństwo. Jedno nie wyobraża sobie życia bez drugiego. Mają sześcioro dzieci. Najmłodszy Kazik przyszedł na świat 2 miesiące temu, a razem z nim wiadomość, której nawet w najgorszych snach nikt się nie spodziewał. W trakcie porodu już pobrano ode mnie wycinki wątroby, więc wiedziałam, że coś jest już nie tak. Natomiast kilka dni po porodzie dowiedziałam się od mojego męża, że prawdopodobnie jest to nowotwór. Rak piersi z przerzutami do wątroby, diagnoza spadła na rodzinę nagle i niespodziewanie. Wywróciła ich dotąd spokojne życie do góry nogami. Tuż po narodzinach ostatniego dziecka, jeszcze w trakcie połogu, kobieta musiała rozpocząć chemioterapię. Dla mnie rak to był jakiś wyrok i miałem tylko informację, że jest bardzo duży problem z wątrobą, że jest tam mnóstwo przerzutów, mnóstwo guzów. Pierwsze dni, pierwsze tygodnie, jak ja dochodziłam do siebie, to było też związane z tym połogiem i ja byłam naprawdę bardzo słaba. Teraz widzę, że mój organizm troszeczkę lepiej funkcjonuje. Kobieta ze względu na stan zdrowia nie może podjąć pracy. Jej mąż całkowicie poświęcił się rodzinie. Zrezygnował z pracy i zawiesił działalność gospodarczą. W pomoc zaangażowali się ludzie dobrej woli. W internecie trwa zbiórka. Udało się zebrać ponad 300 tysięcy złotych. Choć Magda i Bartek nie mają dużych oczekiwań i śmiałości prosić o pomoc, ta płynie z każdej strony. To koncert charytatywny, którego pomysłodawcą była znajoma pary. W organizację wydarzenia włączył się Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, którego Magda jest absolwentką. Pomogła także Fundacja Kreatywnej Edukacji z Bydgoszczy. Można było wrzucić właśnie pieniążki do puszki. Oprócz tego były wystawione różne vouchery i inne przedmioty na licytacji. Także można było właśnie wylicytować jakieś sesje zdjęciowe, wypieki. Z samych datków wrzucanych do puszek uzbierano ponad 9 tysięcy złotych. Organizatorzy koncertu podkreślają jednak, że wsparcie finansowe to sprawa drugorzędna. Myślę, że to taka wartość też takiego wsparcia duchowego i takiej obecności tylu ludzi przy pani Magdzie, to jest wartość nieprzeliczana na żadne pieniądze. I uważam, że tego typu wsparcie właśnie w takich akcjach to jest naprawdę na wagę złota.
Przed Magdą jeszcze 3 dawki chemioterapii i ogromna nadzieja na poprawę stanu zdrowia. My jesteśmy osobami wierzącymi, więc to jest dla mnie siła największa. Bydgoszcz, Agata Chełka-Wnuk. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń, co przed nami? Drony w służbie człowieka. Wkrótce kolejna zbiórka pieniędzy na ratowanie zabytkowych nagrobków. Zaatakował księdza, bo kapłan nie chciał mu dać pieniędzy. Policjanci z Fordonu zatrzymali 29-latka, który z kastetem w ręku napadł na duchownego z parafii na bydgoskim Sierniczku. Mężczyzna tego samego dnia włamał się do jednej z firm na ulicy Przemysłowej. 29-latek jest dobrze znany bydgoskiej policji. Usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Na domofon plebanii zadzwoniła osoba z prośbą o pomoc. Ksiądz wyszedł do niej. W progu drzwi zauważył mężczyznę, który w jednej ręce trzymał łom, natomiast na drugiej ręce miał założony przedmiot przypominający kastet. Mężczyzna ten zażądał wydania pieniędzy. Ksiądz dał mu 10 zł. To jednak było za mało, więc mężczyzna zażądał więcej, uderzając go przy tym w twarz. Zaatakowany ksiądz cofnął się, więc zdążył zamknąć drzwi przed kolejnym ciosem. W tym czasie napastnik zdążył uciec. Funkcjonariusze zaczęli zbierać informacje na temat sprawcy. Trop doprowadził do jednego z mieszkańców osiedla Sierniczek. 29-latek był dobrze znany funkcjonariuszom, ponieważ był już wcześniej notowany do podobnych przestępstw. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Ponad 120 przedstawicieli wszystkich służb mundurowych wzięło udział w akcji wspierającej Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Zbiórka krwi odbyła się w Grudziądzu. Żołnierze, policjanci, strażacy, strażnicy miejscy, pracownicy więziennictwa. W grudziąckiej marinie zebrano 55 litrów krwi. Ludzie, którzy są bardzo chorzy, muszą tą krew dostać. Od kogo mogą dostać? Od wojska. Wojsko jest zdrowe, wojsko ma możliwości, jest nas dosyć dużo i możemy tą sytuację zabezpieczyć. To jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, którą człowiek może się podzielić. Nie możemy tej krwi zastąpić niczym innym. Tylko i wyłącznie drugi człowiek może się z tym podzielić. Zachęcamy. Ta krew jest szczególnie potrzebna przy wypadkach drogowych, gdzie mamy lato, wakacje. Teraz może troszeczkę jest lepiej w bankach krwi. Natomiast są okresy, gdzie rzeczywiście każda inicjatywa, która wspiera honorowe krwiodawstwo, jest bardzo ważna. Zebrana krew trafi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Zostanie ona przeznaczona dla pacjentów dotkniętych chorobą nowotworową. Ktoś, kto cierpi na chorobę nowotworową, szczególnie na białaczkę, wiadomo, że jeżeli czeka na przeszczep, to jeżeli no nie ma jeszcze konkretnego dawcy, to wspomagana jest krwią. Po prostu ratujemy czyjeś życie. Akcja Dar Serca służb mundurowych odbyła się już po raz 10. Do tej pory zebrano dzięki niej około 900 litrów krwi. Grudziądz, Olga Taraszka. Poświęciła życie, niosąc pomoc potrzebującym. Wanda Błeńska, nazywana matką trędowatych, przez 42 lata leczyła chorych na trąd w Afryce. Lekarce dedykowany był konkurs oraz konferencja naukowa, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim. Pokochałam tę pracę i polubiłam moich pacjentów. Ponad 40 lat spędziła w Ugandzie, oddając się służbie chorym, pracując w ośrodku leczenia trądu. Dzięki zaangażowaniu Wandy Błońskiej powstało tam nowoczesne centrum lecznicze i szkoleniowe składające się ze szpitala, oddziału dziecięcego, zaplecza diagnostycznego, domów dla trędowatych i kościoła. Dała kawał swojego życia, szczególnie w tym wymiarze lekarskim, osobom trędowatym, wobec których podchodziła nie tylko jako świetna lekarka, ale jako osoba, która widzi całego człowieka z jego życiem, dlatego została nazwana matką trędowatych. Zdecydowała się przejść do leprozorium sióstr franciszkanek. W ubiegłym roku rozpoczął się proces beatyfikacji związanej z toruniem lekarki. Poznać lepiej historię Wandy Błeńskiej mogli także laureaci konkursu organizowanego przez Księżnicę Kopernikańską i Urząd Marszałkowski. Napisałam o czasie, kiedy była ona lekarką, kiedy wyleciała do Afryki i kiedy pomagała tam ubogim ludziom i starałam się opisać jej odczucia, wczuć się w jej postać.
przygotowałem opowiadanie. Opowiadanie, które nie skoncentrowało się na tych najważniejszych losach Wandy Błońskiej, to znaczy nadziejach misyjnych, tylko na epizodzie toruńskim w jej życiu i na II wojnie światowej. Zorganizowaliśmy konkurs w dwóch kategoriach, właśnie młodzieży oraz dorosłych. Co najważniejsze, w odpowiedzi otrzymaliśmy około 30 naprawdę bardzo ciekawych przemyśleń, rozważań na temat życia dokty. Wręczeniu nagród towarzyszyła konferencja naukowa poświęcona apostołom Afryki, Wandzie Błońskiej oraz kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu. Chcemy pokazać dwóch wielkich gigantów misji, ewangelizacji i służby drugiemu człowiekowi. Człowiekowi cierpiącemu, ubogiemu, człowiekowi żyjącemu na marginaliach, na peryferiach świata. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. 1 listopada, w Dniu Wszystkich Świętych, rozpocznie się kwesta na bydgoskich nekropoliach. Fundusze na odnowę mogił zbierane będą na cmentarzach Staro- i Nowofarnym. W tym roku planowane jest odnowienie grobów m.in. lekarza, twórcy Domu Polskiego w Bydgoszczy Emila Warmińskiego oraz obrońcy polskości Teofila Magdzińskiego. Ruszyła także internetowa zbiórka, która potrwa do 5 listopada. Niektóre mogiły najstarszej nekropolii w Bydgoszczy niszczeją. Na cmentarzu Starofarnym jest wiele grobów poświęconych zasłużonym mieszkańcom miasta. Niestety wśród nich są takie, o których nikt nie pamięta. Przypuszczam, że zniszczone są, ponieważ tutaj długo są i zaniedbane. Nie, rodziny już tutaj nie dbają o to i tak pozostało to wszystko. Mądry człowiek przejdzie i nie będzie tutaj niczego niszczył, bo to pozostaje gdzieś tam nasi... Zostali pochowani starsze pokolenie. Ten cmentarz, ja tu co tydzień chodzę, to jest zaniedbany. Aby ocalić rozpadające się groby, po raz 25 organizowana jest kwesta. 1 listopada zbiórka odbędzie się na cmentarzu przy ulicy Grunwaldzkiej. Natomiast w dzień zaduszny wspomóc rewitalizację mogił będzie można na cmentarzu Nowofarnym. Liczy się każda złotówka. Jeżeli trafiam na ten moment, kiedy jest to zawsze, staram się jednak tutaj zostawić parę groszy, żeby jednak odnowić te stare, zabytkowe nagrobki, które pozostały tutaj. To są miejsca pamięci i właściwie powinniśmy zachowywać swoich bliskich w sercu i one też świadczą o tym, z czego my wyrastamy. Także troska o pamięć nie tylko o naszych bliskich, ale również tych, którym zawdzięczamy to, kim jesteśmy. To skąd przychodzimy, to gdzie teraz żyjemy. W tym roku ze względu na reżim sanitarny zamiast puszek będą urny, które zostaną ustawione na stoliku, co umożliwi zachowanie bezpiecznej odległości między darczyńcą a wolontariuszem. Taka urna będzie opisana, ktoś kto przyjdzie wrzuci pieniążek, wolontariusze będą gdzieś tam z boku. I weźmie sobie znaczek, bo każdy na pamiątkę otrzymuje znaczek z taką figurką, z symbolem jakby tego cmentarza. Dodatkowa zbiórka funduszy powstała w internecie. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na ratowanie zabytkowych nagrobków znajdujących się na cmentarzach przy ulicy Wiślanej i Kossaka. Są ciągle udoskonalane i wykorzystywane przez coraz liczniejsze branże. Drony to już dla wielu podstawowe narzędzie pracy. Wykorzystują je m.in. służby mundurowe. Podczas trwających w Toruniu targów Drone Tech World Meeting można zobaczyć nowości technologiczne i wymienić się doświadczeniami. Małe, bezzałogowe i cały czas udoskonalane. Drony wykorzystywane są przez wiele branż. Największym powodzeniem cieszą się wśród służb mundurowych. Wojsko wykorzystuje drony w celach zarówno ofensywnych, jak i zwiadowczych. Wszystko zależy od tego, w jaki sprzęt wyposażone jest to latające narzędzie. Możliwości wyposażenia jest wiele, czy to mówimy właśnie o jakichś ładunkach wybuchowych, czy to różne czujniki, sensory, które mogą pomagać w wyszukiwaniu celu i śledzeniu celu, czy wyszukiwaniu, nie wiem, w tej chwili głośny temat imigrantów na granicy, tak? Drony są też tam wykorzystywane. Drony wykorzystują także takie służby jak straż pożarna czy policja. Zastosowań może być wiele. W 2015 roku, kiedy ta technologia zaczęła obiegać świat, były wykorzystywane najczęściej w celach amatorskich. Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw traktuje te małe maszyny jako podstawowy element pracy. Bardzo często wykorzystywana jest w tym celu technologia mappingu, czyli modelowania terenu. Jest to odciążenie człowieka, ale te
też wynoszenie na wyższy poziom, bo uzyskujemy zupełnie nowy wymiar informacji o terenie, którego do tej pory nie mieliśmy, no bo to, co odzwierciedli się na zdjęciach, jesteśmy w stanie pomierzyć za pomocą właśnie tak zwanego mappingu z drona. W branży budowlanej są wykorzystywane między innymi do przeprowadzania licznych pomiarów na dużym obszarze. Swoje zastosowanie znajdują także w rolnictwie. Dzięki odpowiednim czujnikom rolnicy mogą między innymi sprawdzić stan swoich upraw. Jednak aby latać dronami, potrzebne są odpowiednie uprawnienia. Mają one zagwarantować bezpieczeństwo zarówno dla pilota, jak i dla otoczenia. Osoby, które latają w dużej odległości od miast, wystarczy, że przejdą przez szkolenie online przygotowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Do wykonywania przelotów w mieście potrzebne jest szkolenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Najważniejsze jest zadbanie o bezpieczeństwo lotu. To jest taka podstawa, gdzie się zawsze trzeba skoncentrować, czyli poznanie otoczenia, poznanie samego drona, jak dron się zachowuje, jakie mogą być sytuacje awaryjne oraz przygotowanie drona do lotu. Toruńskie targi DroneTech World Meeting są okazją do poznania nowych rozwiązań technologicznych, zagrożeń, jakie mogą być spowodowane przez drony, a także do wymiany doświadczeń przez zawodowych pilotów. Misją naszą jest łączenie świata biznesu ze światem nauki, pokazywanie, że drony są dla wszystkich, to znaczy dla osób, dla pasjonatów, dla osób profesjonalnych używających, ale również i nie wiem, służb mundurowych, które wykorzystują je w swojej codziennej pracy. Michał Kosiak, TVP3 Bydgoszcz. W zbliżeniach jeszcze informacje sportowe. Artur Onacki, dobry wieczór. Dziś w serwisie sportowym m.in. koszykówka. Trwa mecz Eurocup Kobiet. Polskie przetwory Basket 25 Bydgoszcz podejmuje Crvene Zvezdę Belgrad. Oba zespoły jak na razie w rozgrywkach tylko przegrywały, więc po tym meczu znacząco zmieni się układ tabeli. W sporcie też siatkówka. W Bydgoszczy zorganizowano kolejną odsłonę akcji Piłka Siatka Mistrz. To zajęcia promujące tę dyscyplinę wśród uczniów szkół podstawowych. Były lekcje poprawnego odbijania, blokowania, ale też dużo zabawy, jak znajdowanie odpowiedniego numeru do zmiany. Zajęcia poprowadziły mistrzynie sportu Katarzyna Skowrońska i Magdalena Fularczyk-Kozłowska. W tym sezonie zaplanowano jeszcze jedną odsłonę akcji 10 listopada w Tucholi. A więcej o sporcie dziś w serwisie o 21.40. Nie może też zabraknąć informacji o pogodzie. Dzień dobry. Według prognoz synoptyków te ostatnie dni października upłyną nam przy bardzo sprzyjającej, słonecznej i ciepłej pogodzie, gdyż nad naszymi głowami panowanie przejął układ wyżowy, który gwarantuje nam bezchmurne niebo, a z południa napływają do nas masy ciepłego, bałkańskiego powietrza. Zatem piękna polska złota jesień, taka piękna, spokojna i bardzo pogodna będzie już ta nadchodząca noc z temperaturą od 6 do 7 stopni. Także jutro w regionie na niebie królować będzie słońce, a na termometrach, uwaga, nawet 16 stopni. Z tymi przyjemnymi informacjami zapraszam Państwa na szczegółową prognozę pogody już za moment. Do zobaczenia. A te przyjemne informacje przedstawiła nam Dagmara Boranowska. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21.30. Zapraszam, do zobaczenia.